Cześć wszystkim, tu Emil. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Po Japonii. Dzisiaj będzie telekonferencja, więc coś nowego u nas na podcaście. Jeszcze tego nie robiłem, ale koronawirus wymusza nowe technologie. Troszkę się opierałem przed tym, żeby robić wywiady w ten sposób. Zawsze chciałem je robić osobiście, no ale no nie ma wyjścia po prostu w tej sytuacji. A dzisiejszym gościem jest Marek. Może go kojarzycie z podcastu Jako Tako o Japonii i nie tylko. Tylko Marek, ty musisz ty powiedzieć to swoim tym radiowym głosem. To będzie najlepiej. Nie, to bez przesady. To będzie podcast w podcaście. No czołem. No tam część osób pewnie mnie kojarzy, część nie. Tak, aktywny użytkownik także Wykopu, informatyk. W Japonii już od wielu, wielu lat tutaj mieszka, zna bardzo dobrze ten kraj, język japoński, więc dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o koronawirusie, o tym, co się dzieje teraz w Japonii, trochę takich newsów. Może jakieś rady też dasz, Marku, dla tych, którzy by chcieli zamieszkać kiedyś w Japonii jako programista, informatyk, bo też się pewnie tym trochę orientujesz w tej kwestii. Ja bardziej jestem sieciowcem, bo jestem też troszeczkę innym tutaj imigrantem. Ja tutaj przyjechałem, to już przyjechałem do najpierw do konkretnej pracy. A kiedy to było, jak przyjechałeś? Wiesz co, to było prawie 14 lat temu. Wow. Przyjechałem na rok, bo miałem taki plan, że chciałem zrobić mój doktorat, dokończyć. No i później, jak już tutaj zostałem, to na chwilę przed wyjazdem poznałem moją żonę przyszłą. No i plany się zmieniły i zostałem na troszeczkę dłużej. Ładne love story, ale powiem ci, że bardzo często słyszę od różnych Polaków, że przyjechali na chwilę, na rok, na 2 lata i zostali na 15. Ale wiesz co, to są osoby, które zostają najdłużej, bo jeżeli są osoby, które mówią, że przyjeżdżają tutaj, ja kocham Japonię, przyjeżdżam tutaj na całe życie, to te osoby niestety pewnie po 2 latach, tak mniej więcej, tak mi się wydaje, wtedy dopiero poznają tą prawdziwe oblicze Japonii, czyli mają już styczność z urzędami, poznali troszeczkę język, poznali także ludzi, no i poznali system, do którego się tak naprawdę zalogowali. Ten Matrix tutaj to jest zupełnie inny niż w Polsce. Jeżeli jeszcze ktoś na przykład nie pracował, bo wiele osób jest także młodych, to tak jak właśnie wspomniałeś, na przykład na Wykopie wiele osób pisze, że chciałoby przyjechać tutaj, to Japonia wymarzony kraj i w ogóle i dopiero jest tam po studiach i wszystko ach i och. No i niestety, no, jak sam wiesz, Japonia wcale nie jest łatwym krajem do emigracji. No absolutnie nie, no ja się o tym też przekonałem przecież na własnej skórze. Moje pierwsze lata w Japonii to było takie nędzne szukanie jakiejkolwiek fajnej pracy, a potem walka o życie w tym japońskim korpo. Walka z senpajami w firmie, którzy ci cały czas próbują zgnoić, kontrolują każdy twój ruch, patrzą na wszystko i potem tylko nadają swoim szefom, że ten znowu biały coś nabroił, nie? Tylko ty miałeś taką przewagę, tak jak część jeszcze innych osób, znałeś japoński, byłeś po japonistyce, więc jakby ten poziom szoku pierwszego jest moim zdaniem o wiele niższy. Ja nie znam japońskiego, znałem podstawy, tyle, co tam na studiach się nauczyłem, jakieś tam dzienne rozmówki i czułem się po prostu jak małe dziecko, bo wszędzie trzeba było iść ze mną. A to się zaczyna od najprostszych rzeczy. Tak. Siądziesz na toaletę, patrzysz, a ta toaleta ma pilot, jak od telewizji. I jak tu spuścić wodę? I wiesz, pojawiają się problemy takie, o których nawet byś nie pomyślał, że takie problemy są. No faktycznie, ja bym się nie zastanawiał, bo jakbym sobie poradził na toalecie, prawda? Ale faktycznie moi turyści, których oprowadzam, też mnie czasem pytali właśnie, co wcisnąć, bo nie wiem, Emil, nie mogę spuścić wody. A to teraz już samo się tam spuszczają, nie? No. Ale na przykład kolejny etap, no to jest odwiedzenie urzędu. No i idziesz do urzędu, gdzie musisz na przykład złożyć wniosek meldunkowy, a tam masz wszystko po japońsku. Musisz napisać swój adres, co było dla mnie rzeczą niemożliwą. Ja po prostu nie byłem w stanie w ogóle przeczytać, napisać, powiedzieć. Na szczęście teraz już jest trochę prościej, jednak jest po angielsku w urzędzie. Da się załatwić sprawę bez japońskiego nawet. Znaczy, tak, teraz ja mówię teraz z perspektywy, tak jak przyjechałem tutaj, nie? Tak, wiem. Patrząc na to, jak jest teraz, to rzeczywiście to już się zmieniło. Na przykład są niektóre formularze są w ogóle po japońsku, po angielsku.
Są także takie punkty pomocy, że na przykład przyjmują w języku angielskim. Ja mieszkałem w Yokohamie przez połowę mojego pobytu w Japonii. To tam z kolei w urzędzie miasta przyjmowano w języku angielskim w czwartek między 13 a 13:20. Więc jak miałeś szczęście, no to się udało coś tam kogoś załatwić, a jak nie, no to koniec. No i dlatego mówię, czułem się jak dziecko. Na szczęście moja firma o to zadbała. Miałem taką opiekunkę, która ze mną chodziła, pomagała jeszcze także z moimi kolegami, bo nie byłem tutaj sam. Więc załatwiała za nas, wypisywała różne druczki. Przez pierwsze tam kilka dni musiałem trenować, w ogóle wymyśleć, jak zapisać moje imię i nazwisko. Potem musiałem trenować tą katakanę, no bo urzędnik srogim okiem patrzył i mówi, że niestety muszę to własnoręcznie podpisać. Ona nie może za mnie No podpisać. tak. No więc no, koślawo, ale napisałem. Często się tak zdarzało, że na przykład adresu nawet nie chcieli przyjąć. Musiałem własnoręcznie adres napisać, więc napisałem własnoręcznie adres i to zrobił ten urzędnik, skreślił to i napisał normalnie sam, odręcznie, nie? Tak jak żeby to było czytelne. No, absurd, no ale no, Japonia, jeden z wielu. Potem było kółko zamknięte, bo musiałem otworzyć konto w banku. A trzeba mieć numer telefonu. Tak, trzeba mieć numer telefonu. A żeby mieć numer telefonu Musisz mieć wtedy, konto w banku. no, trzeba mieć konto w banku, albo później Jeszcze ktoś pieczątkę, otwiera Hanko. konto. Tak, jeszcze trzeba mieć pieczątkę. No i zaczęło się od tej pieczątki. No, więc pisałem to z pieczątką do urzędu, po telefon. No, to jest wiele absurdów i dlatego wiele osób naprawdę nie daje rady psychicznie, wiesz, oni, zresztą sam pewnie też miałeś jakąś taką chwilę, ja także miałem taką chwilę załamania, że co ja tutaj robię, szczególnie jak się nie układa w pracy, jak odkrywasz, że poza wspaniałymi tutaj widokami, miejscami, jedzeniem i jest naprawdę cała masa cudownych rzeczy w Japonii, ale to codzienne życie czasami to może tak dać w kość, że naprawdę zastanawiasz się, co ja tutaj w ogóle robię. Pewnie. Ja wiem, że dużo opowiadasz takich historii też na swoim podcaście. Wszystkim polecam oczywiście podcast Jako Tako o Japonii. Nie tylko znajdziecie na Spotify, tak, na iTunes, na różnych platformach jesteś dostępny, prawda? No to już z 2 lata chyba prowadzisz podcast. Tak będzie z 2 lata Tak, chyba, nie? chwilę przed tobą, Tak, tak, jak z 2 lata kiedyś, już prowadzisz. no, No. jakoś Więc. tak, tylko tam staramy się z kolegami mówić tak bardziej od strony takiej biznesowej, takiego życia codziennego. Z kolei u ciebie to chcesz pokazać takie różne aspekty życia, różnych osób, które są dłużej, krócej Tak, u nas i są, u mnie różni goście występują. tak, Zazwyczaj i masz staram się tą formę właśnie wywiadów cały czas kontynuować. Zobaczymy, jak teraz będzie w epoce koronawirusa z tym, nie? I no faktycznie, jeśli chodzi o życie w Japonii, to można oberwać. Bo to jest zupełnie co innego, jak ktoś przyjeżdża jako turysta i wszystko jest super piękne, mega. Japończycy cię prowadzą za rączkę, kochają cię wszyscy. A jak już tutaj mieszkasz i mówisz po japońsku, to nagle przestajesz być tym, no takim gaijinem turystą, tylko oni cię traktują już jak. No chcieliby cię traktować jak Japończyka, ale i tak cię traktują jak gaijina, ale wymagają od ciebie tak, jakbyś był Japończykiem i tu się zaczyna robić problem na przykład w pracy, no tak jak ja miałem przynajmniej. dokładnie. I właśnie nagle odkrywasz, że już nie jesteś tym obcym. Ten czar taki właśnie pryska, ten czar, który widzą Japończycy, nie? Że jesteś jakimś przyjezdnym, kimś nowym. Przestają się pytać, czy jesz pałeczkami, czy jesz rybę. Jak I świetnie mówisz po japońsku. tak, i o super mówisz po japońsku i w ogóle nie. I mnie na początku strasznie irytowało. Jak spotykałem na przykład nieraz trzy, cztery, no, czasami nawet i więcej razy dziennie, ktoś mi mówi, jak ja dobrze pałeczkami A się mnie też to, mnie posługuję. to do tej pory wkurza, bo to jest tak jakby komuś, wiesz, ktoś by ci powiedział, że świetnie jesz nożem i widelcem, nie? No. To jestem jakaś małpa, nie? Że się potrafię pałeczkami się nauczyć. No. No więc czasami są takie właśnie, takie malutkie rzeczy i one się składają na to, że w pewnym momencie ta czarka goryczy się przeleje. I ja na szczęście, tak jak mówiłem, przyjechałem tutaj no, 14 lat temu, wtedy mówię, było naprawdę było inaczej, było wiele mniej obcokrajowców. Myślę, że ludzie też byli troszeczkę inni, szczególnie te starsze pokolenia, oni byli bardziej wrogo nastawieni.
Oni nie byli tacy otwarci. Młode pokolenie nie miałem żadnego problemu, tak w sensie w moim wieku, ale ci tacy starsi, na przykład w firmie miałem kilku takich A, starszych, taki beton twardy. oni mnie po prostu ignorowali, więc ja mogłem mieć super jakieś pomysły. Ja przyjechałem tutaj do pracy jako, znaczy do pracy, także na studia, jako spec od sieci. Ja nie byłem programistą, więc ja się zajmowałem głównie serwerami, głównie sieciami. No i tutaj, jak odkryłem Japonię, która jest niby takim super ekstra technologicznym krajem, no to tu się szło załamać. I było takich parę problemów w stylu: odpalasz Windowsa, Windows jest po japońsku. No i naprzód, tutaj już nikt ci nie pomoże, po prostu się zgadywać, nie? No i na przykład część opcji jest w innym miejscu. Ja część na pamięć jechałem, a część opcji na przykład była w innym miejscu. I gdy tutaj nagle odkrywa sieci, to się nagle okazuje, że tak naprawdę masz cały szereg różnych firm za tym, że w jednej firmie to nie jest jedna osoba, która ogarnia wszystko. Jedna osoba, no to jest, która tam zadzwoni i poprosi kogoś. Przyjeżdża jedna firma, potem przyjeżdża druga firma, przyjeżdża tam dwóch, trzech, czterech, sześciu kolesi. Meeting jest jakiś na przykład na 10, na 15 osób przez 2 godziny. Gadanie tak naprawdę o niczym, no No to najpierw jest jest tam 15 minut. popularne w japońskich meetingach, że się gada i nic z tego nie wynika w końcu po całym meetingu. Tak, no najpierw 15 minut jest w ogóle zwrotów grzecznościowych, żeby w ogóle się przywitać, usiąść, wymienić wizytówki, w ogóle bez sensu. Potem jedni przepraszają drugich, potem nie wiadomo co i skończyło się 2 godziny spotkania, tak się zastanawiam, kurczę, czy ja czegoś nie rozumiem, czy ten mój tłumacz, który mi tłumaczył, czegoś nie rozumie, czy w ogóle to spotkanie nie miało sensu, bo w końcu problem nierozwiązany, a wszyscy wyszli szczęśliwi, zadowoleni, tak jakby w ogóle się A wszystko potem i ładnie tak trzeba ułożyło. będzie to wszystko załatwić mailami lub raportami z tego spotkania. Faktem, A, faktem. faksem jeszcze, tak, najlepiej, oczywiście, bo bez faksu to nie można żyć. Ja się nauczyłem używać faksu w Japonii. Nawet nigdy nie widziałem w Polsce faksu i nie wiedziałem, jak się używa faksów w ogóle. W Japonii mnie nauczyli. A ja w Japonii pierwszy raz zobaczyłem kolorowy faks. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No, wszyscy się czegoś uczymy. A jaki był przykład takiego najgorszego japońskiego meltdownu, jakiego widziałeś u Polaka tutaj? Ktoś, kto po prostu wymiękł totalnie. Polaka? Tak, że wymiękł w Japonii, zniszczyła go Japonia. Taki najgorszy przypadek. Masz jakiś? Mam, tylko że to jest nie tyle, że zniszczyła go, że on się sam jakby mentalnie zniszczył, bo takich przypadków to jest cała masa, że ludzie naprawdę ześpirowali albo stali się No. dosyć dziwni. To akurat widzę często na Facebooku, na polskiej grupie, bo czasem dziwne rzeczy tam się dzieją i ostatnio też bardzo dziwne. No tak, tam jest taka grupa naprawdę dziwnych Tak. osób. Taki najgorszy przypadek, który ja osobiście nie znam tego gościa, ale moja dobra znajoma go zna. To się działo w latach chyba tam 90. Była taka historia, że był chłopak, młody chłopak, Polak, który też tutaj pracował w firmie, poszedł do baru, tak jak wieczorem normalnie się chodzi do baru, siedział sobie przy barze, pił sobie tam jakieś drinka. No i gdzieś tam w drugim końcu sali była zadyma. Nie wiadomo, co się stało. Nagle gościu jeden leży na podłodze, kilka osób uciekło, krew w ogóle zadyma. No i gościu z nożem leży na podłodze, nie? No i zadzwonił barman na policję, na pogotowie. No normalnie. Przyjechała policja, no i weszła do lokalu, tam już prawie nikogo nie było. Ten Polak ciągle tam był. Więc co zrobiła policja? Aresztowała go z miejsca. Jeszcze on nie mówił tak za dobrze No. po japońsku. No, jakieś tam podstawy ogarniał, no ale wiadomo, jak się nagle zderzasz z urzędowym językiem, to jest coś innego niż to, co ty znasz na co Jest dzień. niewiarygodne. Barman nie powiedział, że ten gość siedział i pił piwo po prostu? No powiedział, oczywiście, że powiedział, no ale no, kogoś musieli aresztować. Ja. I skończyło się tak, że wsadzili go do więzienia. Siedział w tym więzieniu w sumie chyba 4 czy 5 miesięcy. Była rozprawa w sądzie. Dostał 30 lat więzienia. Został skazany za zabójstwo, bo tamten gościu zmarł. Próbował, w ogóle on, ja kiedyś gdzieś tam czytałem z nim wywiad. Może jak znajdę, to może spróbuję go tam podlinkować.
Opowiadał tam historię, jak to w więzieniu wyglądało, jak go traktowali, jak wrzeszczeli tam na niego, jak nie miał kontaktu z ambasadą, odmawiali mu wszystko, jak mu zlicytowali wszystkie rzeczy w domu, jak pracownicy z Jakiś firmy go koszmar. szukali, tak, szukali go. I skończyło się tak, że został skazany prawomocnym wyrokiem. Dopiero kiedy pozwolił mu się skontaktować z ambasadą, ambasador zadziałał, poszedł do tego barmana. I pytać tego barmana, czy mógłby zeznawać. On mówi, przecież ja zeznawałem. Mówi, co powiedzieć? No powiedziałem, że on jest niewinny. Mówi, a mógłbyś jeszcze raz? No i słuchaj, ten barman poszedł jeszcze raz do sądu, jeszcze raz wznowili sprawę. Ten barman powiedział, że on nie miał nic wspólnego z tym, on siedział przy barze, w ogóle niczym się tam w ogóle nie wyróżniał, nie? Nie miał z tym wspólnego. Dopiero go uniewinnili, słuchaj. Po ile latach? Chyba po 2 latach w więzieniu. Niewiarygodne. Tu warto by przypomnieć osobom, które nie znają japońskiego systemu prawnego, że w Japonii policjant taki na ulicy to jest fajny gość, który ci pomoże, pokaże ci drogę i w ogóle jest super sympatyczny, prawda? Ale jak wpadniesz w tarapaty i cię aresztują, to mogą cię wsadzić do więzienia, do aresztu na 23 dni, jeśli się nie mylę, bez żadnego zarzutu i bez dostępu do prawnika i bez telefonu do rodziny, bez niczego. Tak. I to Nie jest ma żadnego kontaktu z niczym. nic. I 23 dni, nie? I w ciągu tych 23 dni oni, prokurator, ta policja próbuje cię tak zmaglować, żebyś się przyznał do winy. Jak się nie przyznasz, to wymyślą kolejny zarzut i cię będą trzymali kolejne 23 dni i tak do uporu. I tak siedział ten gostek z Nissana, nie? Jak on się nazywa, ten, co uciekł. Gone is gone. Tak. On właśnie dlatego uciekł, bo po prostu Japończycy go trzymali bez żadnych zarzutów. Nie miał żadnych szans obrony, bo obrona w ogóle mu nie pomaga. Prokurator to wszystko jest ustawione, nie? W Japonii jest 99% tego conviction rate, czyli tak jak skazują, Przyznania nie? się do winy. Przyznania się do winy. Właśnie dlatego, że ludzi po prostu trzymają bez żadnych skrupułów, bez pomocy, bez prawnika i cię zniszczą po prostu. Ale to, co mi powiedziałeś, to jakiś koszmar, nie? Ale teraz w Tokio słyszałem od innego gościa, że jest tłumacz przysięgły Polak, znaczy w sensie z polskiego języka jest Japonka, Wow. która przy przesłuchaniu będzie tłumaczyć. Ona absolutnie nie jest twoim przyjacielem. Ona jest także policjantką, więc wszystko, co powiesz, nawet Też. w żartach, będzie użyte przeciwko tobie. Ja. Lepiej nic nie mówić. A i tak będziesz musiał podpisać, co będą chcieli. No, a system więziennictwa też jest koszmar. Ja czytałem o tym artykuły. No to jak w obozie koncentracyjnym. Numery. Ludzie mają numery. No po prostu jakieś. No te kary są strasznie surowe. Rygor jest potworny po prostu tam. To jest prosta sprawa. W więzieniu na przykład cały czas w twojej celi, która jest malutka, świeci się światło. Nie gaszą światła. Więc jak osoba normalna może spać przy włączonym świetle, nie? Jedzenie jest tylko tyle, żebyś tam tylko przeżył. To jest minimalna ilość kalorii. Ja kiedyś znalazłem blog jednego gościa, który pod jakimś tam pseudonimem opisywał swoje wyczyny w Japonii, jak okradali, słuchaj, te lombardy różne. Ośmieli się, że tutaj w Japonii taki lombard to jest zamknięty na jakiś jeden mały zameczek, który oni otwierają w 3 sekundy. Więc przyjechali do Japonii, żeby kraść. I gościu napisał o tym blog. Skończyło się tak, że oczywiście go złapali i siedział w więzieniu. Dostał ekstradycję do Polski. Tam chyba już wyszedł z więzienia. A, to Polak był. Tak, Polak był. No i okazuje się, że no, to wcale nie jest łatwe życie. I generalnie, nawet jak mój teść, który jest policjantem, jak tylko jest jakaś akcja, gdzie policja jest zmieszana, mówi mi: Marek, odwróć się i idź. Nie wchodź w ogóle w dyskusję, nie próbuj nic, nie pomagaj, bo będziesz od razu podejrzanym i od razu winnym. Nawet jak tam po prostu jesteś w ogóle niezwiązany z tą sprawą. No więc uważajcie, słuchajcie. Policja w Japonii jest milutka, ale jak się zaczyna robić nieciekawie, to generalnie jako gaijin, jako obcokrajowiec macie przerąbane w każdym wypadku. Więc absolutnie trzeba uważać jak najbardziej.
A takie czarne tematy tutaj żeśmy, kurczę, No dzisiaj zmieszali. będzie dużo takich, ciemna strona Japonii się z tego robi. Zaraz o koronawirusie porozmawiamy, też będzie wesoło. Ale nie, to jest bardzo ciekawy temat, bo wiele osób, wiesz, myśli, że w japońskich więzieniach to PlayStation masz, siedzisz, jest elegancko i fajnie i jest luzik, nie? A nie wiem, ja chyba wolałbym w polskim więzieniu siedzieć niż w japońskim, bo to, co tam czytałem i widziałem filmy dokumentalne, to jest jakiś kosmos kompletnie. Tak, bo teraz na przykład powstało to więzienie właśnie w Fuciu, które jest, specjalizuje się w tym, że tam 80% więźniów to są obcokrajowcy. Kiedyś to byli rozrzuceni po całej Japonii. No i masz na przykład tak jak ten Polak, o którym mówiłem wcześniej, co tyle lat siedział w więzieniu niesłusznie, no to on opowiadał, że on trafił do celi, gdzie było 7 osób. Miejsca było tylko tyle, żeby położyć futon, który tam ci przynoszą, o odpowiedniej godzinie go zabierają. Leżałeś niemalże ramię w ramię z innymi gośćmi, a ten, który był najwyżej w hierarchii, leżał przy oknie. No i ale potem, jak poszła fama, że on jest zabójcą, no to od razu awansował, mówi tam, w tej lokalnej jakby hierarchii, więc miał tam jakieś bonusy, nie? A poza tym wszystkie rzeczy, które chcesz mieć w więzieniu, szczoteczkę do zębów, pastę, musisz płacić z własnej kasy, nie? Więc tam nic za darmo się nie dostaje. Nie no, koszmar, koszmar. Słuchajcie, uważajcie, czasem się mnie pytacie w żartach, czy nie w żartach, czy można marihuanę kupić, czy coś w Japonii, czy coś takiego. Słuchajcie, za grama was wsadzą do więzienia, nic nie kombinujcie, nic nie próbujcie, żadnych takich rzeczy, bo tu jest naprawdę surowe prawo. Słyszałem o jakiejś dziewczynie, która była w tym artykuły, dostała ciasteczka pocztą z Kanady czy z USA i tam była marihuana w tym ciasteczku, nie? Wsadzili ją do więzienia. No, a to jakaś zupełnie niewinna dziewczyna, ktoś jej wysłał znajomy, ona nawet nie wiedziała, że tam jest marihuana w środku, nie? Ale to przecież tutaj były takie afery, jak przylatywały jakieś tam gwiazdy estrady i sceny. Tutaj był jeden taki bardzo słynny zespół. Nie, można powiedzieć nazwę, czy nie? Można. No to chyba Guns N' Roses. Jak oni tu przyjechali do Japonii, przecież ich tam aresztowali ich w momencie, jak wychodzili z samolotu. I przesiedzieli tę chwilę i skończyło się tak chyba, że odwołali trasę koncertową, dobrze pamiętam. No Bo ładnie. znaleźli tam no, różne dziwne rzeczy, nie? W Japończycy też są tacy, którzy na przykład byli w Stanach, dostali tam jakieś leki i nawet to nie są narkotyki, ale w Stanach są na przykład dozwolone, w Europie także. W Japonii są na przykład na tej czarnej czy tam czerwonej Tak, liście. to na to też turyści muszą uważać, bo niektóre te leki faktycznie mogą wam narobić kłopotów i nie ma litości, nie? No więc jak widzicie, w Japonii z prawem to no, nie ma co kombinować, można ostro oberwać. Trzeba uważać. Ale są też pozytywne rzeczy. No, tak, pozytywne tak, rzeczy. No, to wiadomo, no, jak już siedzisz tutaj 14 lat, to chyba ci się dobrze tutaj żyje, nie? Praca chyba Znaczy... okej, jakoś dobrze płacą, rodzina jest, przyjaciele są, więc chyba w porządku, co? Powiem tak, w momencie, kiedy przestałem walczyć z systemem, kiedy przestałem próbować zmienić wszystkich naokoło, a ja się dostosowałem, to życie jest naprawdę wygodne w Japonii. No bo nie ukrywajmy, jest wygodne. Zaczyna się od takich drobnostek w stylu, jak czekasz na pociąg, no to jest naklejka i tutaj będą drzwi, wszyscy stoją w kolejce, nikt się nie przepycha, no pomijam nocne pociągi, czy tam ostatnie pociągi, czy tych szczytów. Ale generalnie zasady jest tak, że drzwi będą tutaj, nie tak jak się stanęło panu maszyniście, metr do przodu, metr do tyłu, czy tam jak zawsze było sektor 6 przy peronie 4, na torze 9, no i zgaduj, gdzie to jest, nie? No tutaj wiele rzeczy jest zorganizowanych i część osób mówi, że Japończycy przez to pracują jak roboty, no ale faktycznie nie musisz myśleć. Masz swoją rutynę codzienną, tyle czasu na przykład, nie wiem, idziesz czy tam jedziesz do stacji. Tutaj 99% transportu, może 99, nie wiem, tak, no więcej niż połowa odbywa się pociągami, więc masz już swoje miejsce, tak samo jak ja mam w pociągu swoich ludzi. My się wszyscy znamy. Nigdy ze sobą żeśmy nie rozmawiali, ale wszyscy się znamy. Zawsze tej samej godzinie jedziemy z samym pociągiem. Jak widzimy kogoś innego, to nagle wszyscy się patrzą, pomylił się. To na pewno nie jest stąd. No i często jest tak, że gościu czy tam gościuwa wychodzi, bo się pomyliło. Więc mam takie gromad takich znajomych tylko z widzenia.
Dojeżdżam potem do pracy. No, w pracy też mam takie szczęście, że zawsze trafiłem na bardzo fajnych ludzi, na naprawdę To jest takich. najważniejsze, jak trafisz na kiepskiego szefa, team lidera, to uciekać trzeba. Nie, tutaj mam takich bardzo wspierających, takich, którzy rozumieją, że jednak to jest ciężkie życie, że jednak porzuciłem swój ojczysty kraj i no, jest ciężej. Jest wiele rzeczy o wiele trudniejszych i innych. Tak jak wspomnieliśmy na początku, jest wielka ta bariera, taki zupełnie inny matrix. Musi się tu właśnie zalogować, dostosować, żeby w ogóle poczuć, o co tak naprawdę tym wszystkim chodzi. Więc gdy już przestanę walczyć z tym systemem, dostosuję się, oczywiście czasami staram się przemycić swoje rzeczy i z tego się bardzo cieszę, bo na przykład w firmie niektórzy też mówią, że to jest przykład Polish Way. Więc nauczyłem całą moją ekipę, że o godzinie 18, no to już kończymy i wychodzimy. 18:15, światło zgaszone w biurze. I oni to nazywają Polish Way. Tak można sobie zorganizować dzień pracy, tak można sobie wszystko ułożyć, także przygotować następny dzień, żeby o 18 już wyjść, żeby nie siedzieć bez sensu do tam do 9 czy do 10 wieczorem i tak naprawdę no, produktywność jest zerowa. No tak. Czy u ciebie nie siedzą do nocy? Generalnie nie, ale moja specyfika pracy jest taka, że pracuję w systemach lojalnościowych, więc nasze sklepy, które obsługujemy, no, pracują do północy, więc mój okres pracy, kiedy mogę coś na przykład przekonfigurować, zaczyna się od 1 w nocy do 8 rano. Więc czasami no, mam te nocne zmiany i wiele osób też się pyta, no ale dobrze, to sobie możesz się wyspać, masz dzień wolny. Nie, 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 no jak, no co ty? Od 1 do 8 pracowałem, od 9 jestem w biurze i normalnie mam cały dzień pracy. Wow. Więc no, są Ale różne to się dodatki jakoś do liczy, że pracy. później możesz się zrobić wolne, czy? Tak, to potem mogę sobie zamienić, czy tam na nadgodziny, czy na dzień wolnego. No ale wszyscy się spodziewają, że będziesz w biurze, więc jest część takich nawyków, że wszyscy wiesz, gambari masio, Tak. czyli no, Dać najważniejsze jest sobie to, żeby wszystko. razem tak coś robić. Nieważne co, ale razem coś robić. Chociaż nie ma to czasami sensu, w ogóle jest to nieproduktywne, ale ważne, że robiliśmy razem, Tak, coś robić. jako drużyna. Ja to się śmieję, że oni jak siedzą właśnie 22, 23, to tam siedzisz w tym biurze i słyszysz tylko cały czas te stukanie w tą klawiaturę, tak non-stop. Cały czas ktoś stuka w tą klawiaturę, coś pisze. Kurde, ile można pisać, no? Co oni tak ciągle piszą? No i wtedy zdajesz sprawę, że maila, którego można by napisać w kilku podpunktach, no piszą na stronę A4, nie wiem, jakiś esej. Czy prezentacja jest też wystukana z tego tyle tekstu i w ogóle dopieszczona. I dlatego zawsze piszą coś, żeby wyglądało, że są zajęci, nie? Ale teraz także są takie przecież akcje i też czasami mam takie numery, że jest godzina tam lunch. W Japonii święta rzeczy od 12 do 13. Tak jak angielski 5 o'clock, tutaj jest lunch. Nagle puste Tokio robi się pełne. Nagle się okazuje, że część restauracji się otwiera i jest zupełnie inne życie we wszystkich podziemiach i restauracjach. I gdy ten lunch się skończy, to jest ciekawe, że tak mniej więcej od 13 do 15 jest bardzo ciężko znaleźć jakiś kibelek wolny. To jest kolejna taka ciekawa rzecz, że czasami w moim budynku jest 9 pięter, nieraz przejdę 8 pięter i ani jednej wolnej kabiny nie mogę znaleźć. I też się zastanawiam, co oni tam robią przez tyle czasu. No wiesz, tweety same się nie napiszą, line się sam nie odpowie, tych różnych Pokemonów trzeba złapać, jakichś tam potworów, dragonów i innych cudów ubić trzeba, no i jakoś to trzeba zrobić. No i w tych kibelkach zrobili taką świątynię, postoje, że nikt tam ich nie zajdzie, nie będzie pukał, bo w Japonii raczej, przepraszam, raz miałem taki przypadek, że gościu pukał do drzwi, a już chyba mu tam ciśnienie naprawdę podskoczyło, ale przeważnie nikt nic nie zrobi i mają te 2 godziny czasami wyjęte zupełnie z dnia, tylko po to, żeby swoje jakieś tam, no, takie dziecinne potrzeby, czy jakieś tam socjalne potrzeby zaspokoić. Przez to ta produktywność jest naprawdę minimalna. I potem, jak on wraca o 15, o 16, to ci, co jeszcze palą, to tam na papieroska, na kawusie, na jakieś tam drinki, no i potem siedzą do tej 22, no bo nie zrobili swojej roboty w ciągu dnia, prawda? A potem, że oni i tak mogą powiedzieć, że o, ale jestem zmęczony po pracy. O, skaretajo. No, żona, no dobrze, dobrze, Tak, gambaruje starasz się, tam, tak, dobry zaraz mąż. będzie, tak, dobry mąż, no ja by tak dalej, nie?
I się kręci, i się kręci. A jakbyś doradził komuś, kto by chciał szukać pracy w Japonii? Może masz jakieś porady? Słyszałeś o, może jacyś twoi znajomi teraz szukali pracy w Japonii z Kiedyś Polski? miałeś, tak, kiedyś miałeś taką super serię z Łukaszem, którą tam ci chyba YouTube skasował. Ja przeniosłem na drugi kanał. A wiesz, gdzie Łukasz pracuje teraz? A Powiem nie ci. wiem. W Sony. Pracuje w A, Sony. a. Przy PlayStation 5. Też przy sieciach. PSN robi. Zajmuje się PSN-em. PlayStation Network. O proszę, o proszę. No. No, w każdym razie tam fajnie było też to przedyskutowane, jak znaleźć pracę. Także wiele osób myśli, że przyjedzie tutaj, pochodzi, jakiś tam CV porozdaje, czy jakiś film zajdzie. Człowieku, to Japonia, gdzie, jakie w ogóle CV, gdzie ty rozdasz? No po Sekretarka pierwsze, nic do ciebie nie weźmie. tak, po No. pierwsze na turystyczny nie wolno nawet oficjalnie tak szukać pracy w ten sposób. No więc Japonia to jest tylko jedyne wyjście, no to przez rekrutera, przez firmy rekruterskie, więc to już mówiłem tam także w naszym podcaście, także ty także o tym też parę razy wspominałeś, że trzeba po prostu się zarejestrować u kilku rekruterów, czy tam kilkunastu, zrobić sobie dobry profil na LinkedInie, no to momentalnie tam ci ktoś wychwyci. No i niestety trzeba tutaj być, no bo wywiady, no to będą twarzą w twarz. Online wywiady, no to naprawdę tylko jakieś międzynarodowe firmy robią. Takie typowo japońskie, no to twarzą w A twarz. jak teraz jest w twojej branży z zatrudnieniem? Japońskie firmy biorą obcokrajowców, sieciowców, informatyków? Jest szansa dla chłopaków z Polski? O jest pewnie. Ja na przykład szukam cały czas. Szukam i nie mogę znaleźć, bo są dwa problemy. Jeden jest problem taki, że na przykład szukam Japończyka. I tutaj wchodzą już kulturowe sprawy. Czyli jak Japończyk do Japończyka mówi na jakimś spotkaniu, no to wszystko jest jasne. Ale jak gajdzin jakiś mówi na spotkaniu do Japończyka, no to tak z dozą takiej nieśmiałości przyjmują to, co on mówi. Może zaakceptują, może nie, w zależności na jakiej jest pozycji, prawda? Więc jak szukam na przykład Japończyka, który po pierwsze zna angielski, no to już mi odpada 90% w ogóle ofert. Po drugie, jest kumaty, czyli zna się na tym, co ja chcę od niego, no to już mi zostaje tam dosłownie kilka osób. I gdy z tych kilku osób wybiorę na spotkanie, to nagle się okazuje, że z tych kilku osób, na przykład trzech gości, chce taką kwotę, że to po prostu ja z przyjemnością bym taką kwotę sobie wziął. A ten jeden, który tam na przykład idealnie pasuje, taki jest w sam raz. Nagle się okazuje, że on w poprzedniej firmie, w której pracował w jakimś gigancie, przez 15 lat to tak naprawdę nawet nie pozwolili mu zalogować się do żadnego urządzenia. Więc on tylko był takim przybocznym swojego mistrza, chodził z mistrzem, no bo wiadomo, w Japonii po dwóch się chodzi, także wiele osób o tym nie wie, że to jest sposób przekazywania wiedzy w Japonii polega na tym, że jest mistrz i uczeń, że jeden pokazuje, a drugi chodzi. Ten młody uczy się, notuje, sprawdza i dopiero po jakimś tam czasie, jak przejdzie te szczebelki, dopiero pozwalają mu coś tam zrobić. No i ten, którego ja akurat miałem, no niestety nie pozwolili. To jest ten jeden z tych problemów. No i niestety, Czyli jak powiem, faktycznie że nic nie skończył firmę. umie. No, znaczy, on umiał bardzo wąsko to, co mu pozwolili. On nie miał jakby styczności, wiesz, z takim stałym systemem, tylko z częścią. I to był problem. Ale na przykład, jak teraz pytasz o obcokrajowców, no to na przykład jest bardzo dużo Hindusów. I oni mówią bardzo dobrze po japońsku. Niektórzy mają ten JLPT jedynki. Znają się także na rzeczy. Niektórzy są naprawdę dobrze wykształceni. I mówisz, no to super. Wymagania płacowe są takie normalne, tak jak na rynku, no to bierzemy. Ale potem wychodzi ta indyjskość z niego. Czyli będzie pan zadowolony, wszystko gra i buczy. No i potem okazuje się, że to jedna wielka lipa, którą on zrobił. Albo po prostu miga się, albo jakieś tam inne ma problemy. No ale w każdym razie naprawdę jest ciężko znaleźć dobrą, jakąś normalną osobę. Nawet jeżeli znajdziesz jakiegoś dobrego obcokrajowca, to na przykład firma, tak jak u mnie, na przykład no, w tej chwili u mnie na 3000 pracowników, to jestem jedyny, który ma stały taki kontrakt. Mamy teraz jeszcze dwie osoby obcokrajowców, którzy są na kontrakcie. Już niedługo zmienimy także im na stały kontrakt. Ale na przykład firma nie zaakceptuje, no bo firma mówi, a my wolimy jednak Japończyka.
To jest także jeszcze ciekawe, na przykład wolą kogoś na przykład z Europy niż Chińczyka albo innego Azjatę. Nie wiem, czy także z tym się spotkałeś, że inny Azjata jest jakby w rankingu niżej niż jakiś białoskóry. Więc różnie to po prostu bywa. Ale generalnie szansa jest jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie zna japońskiego, no to zdecydowanie w tych największych firmach, no ale to myślę, że na całym świecie, w tych japońskich firmach, no to niestety trzeba przeboleć, bo na początku będzie lipa i to finansowa, będzie lipa ze wszystkim, z pomocą, właśnie tak jak wspominaliśmy, z urzędem, takie podstawowe rzeczy, wynajęcie mieszkania i tak dalej, więc tutaj może być miesiąc, może wychodzić na zero albo na jakimś minusie, no ale z czasem będzie o wiele, wiele lepiej, no ale no niestety, no to jest coś za coś. Część osób także na przykład mówi, że mieszka w Japonii, no bo kocha Japonię, ale pracuje zdalnie dla jakiejś innej firmy, na przykład w Europie. Więc wiele osób także taki numer robi. No, ja nie wiem, czy po prostu dałbym radę tak non-stop po nocach pracować, no ale można spróbować. Generalnie szansa jest. Przez agentów zdecydowanie szansa jest. Jeżeli jest dobry agent, na pewno znajdzie jakąś pracę. Jeżeli firma rzeczywiście ciebie zechce, no to firma naprawdę pomoże. Czyli załatwi wszelkie wizy, pomoże z mieszkaniem, pomoże z przeniesieniem się, czy tam zakwaterowaniem. Tak realistycznie rzecz biorąc, ile lat doświadczenia trzeba by mieć? Powiedzmy w twojej branży, że jestem sieciowcem z Polski. Chcę rzucić wszystko i wyjechać do Japonii. Nie znam japońskiego. Ile lat powinien mieć doświadczenia? Znaczy, trzeba się z czymś wyspecjalizować i trzeba mieć na to jakiś certyfikat, taki międzynarodowy, uznawalny, bo część osób mówi, ja skończyłem studia i tak dalej. No dobra, w Japonii twoje studia, no to nic nie znaczą. Więc a jak masz na przykład jakiś, nie wiem, certyfikat, nie wiem, Cisco, Microsoftu, jakikolwiek z jakiś, który jest uznawany ogólnie, to jest największy plus. Więc mając certyfikaty jest zdecydowanie łatwiej, bo wtedy nie musisz tłumaczyć, że ty naprawdę na tym się znasz. To jest taki jeden plus, więc wiele ofert, które także ja przeglądam, no to wymagają minimum 3 lata doświadczenia na podobne stanowisku. Także jest wiele ofert, które na przykład nie wymaga w ogóle angielskiego, przepraszam, japońskiego, wymaga tylko angielski. Mówią, że na przykład będą w stanie zapewnić jakiegoś tłumacza. Część firm japońskich na przykład szuka osób, które zajmą się kontaktem z zagranicą. Czyli ty nie będziesz taki zupełnie sam. Będzie jakiś tam Japończyk, może szef, może ktoś, który mówi po angielsku i po japońsku, a ty się skupiasz tylko na tych kontaktach, które są za granicą, nie? Więc takich ofert też było sporo. No, wszystko zależy. Jak firma, jeżeli trafisz na firmę, która ciebie chce, no to na 100% jesteś tutaj. No, więc słyszycie, jest szansa. Często się mnie pytacie o tą pracę. Dla specjalistów jest praca. No, jest jeszcze working holiday dla osób, które chciałyby przetestować Japonię, albo no, nie mają innej możliwości, żeby wyjechać na stałą wizę. Więc też próbujcie, pamiętajcie o tym working holiday do 30 roku życia. Do ukończenia 30 roku życia możecie zrobić working holiday na rok. I dobra, to może jak. Ten koronawirus uderzył w twoje życie i w pracę w ogóle, bo chyba masz dalej pracę, nie zostałeś zwolniony, chyba jest okej, ale pracujesz z domu czy chodzisz do biura? Jak to jest w twoim przypadku? Znaczy, moja praca jest na tyle specyficzna, że ja tak naprawdę mógłbym całe moje życie z domu pracować i w zasadzie nawet w biurze się nie pokazywać, więc pracuję z domu już prawie 2 miesiące. Ja także mam jeszcze pewne problemy zdrowotne, więc muszę unikać tego wirusa za wszelką sprawę, za wszelką cenę. Więc pracuję z domu i nawet pracuję więcej niż normalnie, bo muszę po prostu wiele rzeczy ogarnąć. Są niektóre meetingi, które także się przeciągają, no bo temuś ten się nie połączył, ten nie wie jak, tutaj coś tam, tutaj mikrofon nie działa, ten tutaj gada. No i czasami po prostu pół godziny schodzi tylko po to, żeby w ogóle zebrać parę osób i się połączyć. Ale zdecydowanie pracuję z domu, więc nie mam takiego jakiegoś większego problemu. Jeśli chodzi o moją firmę, no to większość osób także pracuje z domu. Niestety mamy tam wsparcie dla klienta, mamy telefony, które musimy odbierać, więc ktoś tam na dyżurze jest, jedna czy dwie osoby, ale zdecydowanie jest o wiele, wiele mniej osób. Ja do biura jadę tylko jak muszę, to ja głównie ze względu na moją pracę jadę do data center,
gdy trzeba coś nowego podłączyć, przełączyć, coś zmienić, no to tu już niestety zdalnie nikt tego za mnie nie zrobi. No ale mam o tyle komfortowo, że mogę sobie pojechać samochodem. W data center przeważnie nikogo nie ma. To jest takie troszeczkę odizolowane miejsce, więc unikam tłumów i w miarę mogę wykonać swoją pracę tak dosyć bezpiecznie. No to Oczywiście bardzo, bez bardzo maski. dobrze. No w Tokio jest o wiele mniej ludzi niż normalnie. Ja nie byłem w Tokio od 25 marca chyba już, no miesiąc, równo miesiąc też nie jeżdżę. W momencie, gdy liczba zachorowań ruszyła w górę, jak było już 100 dziennie w Japonii, to powiedziałem, nie, to ja już nie jeżdżę do Tokio. Słyszałem też, że wiele firm ma taki problem, że nie może całkowicie pracować zdalnie. Niektórzy salarymani, biznesmeni japońscy muszą pojechać do biura, bo trzeba przystawić hanko, czyli pieczątkę. O, albo odebrać faks, który przyszedł. Albo odebrać faks. I musi pojechać do biura, nie możesz w domu jedzieć, nie? Pracując. Takie absurdy tu są. I może tak parę jakichś danych o tym, co się tutaj dzieje w Japonii. Jakie mamy teraz statystyki w Japonii? Masz gdzieś pod ręką, ile mamy teraz zachorowań? Ten, no teraz tam przeskoczyło, jak tu sprawdziłem. No, ile? Troszeczkę wcześniej, czekaj, jak Prawie patrzę, to było 13 ponad 2. tysięcy. Tak, prawie 13 tysięcy, ponad 400 nowych zachorowań, więc rośnie to dosyć ładnie, szczególnie w Tokio, tu się robi naprawdę zadyma. Dzisiaj było 161 osób chorych w Tokio. Nagrywamy to 24 kwietnia. Od już długiego czasu jest codziennie ponad 100 potwierdzonych przypadków w Tokio dziennie. Więc no tak nie wygląda to najlepiej. W Nagasaki też znowu jakiś statek pasażerski z Włoch, 91 osób chorych. Duży jest problem także z salonami pachinko, bo są otwarte w wielu miejscach, mimo że władze proszą zamknąć te salony pachinko. Jeśli ktoś nie wie, co to jest pachinko, to jest takie kasyno japońskie z kuleczkami, padają kuleczki takie jak na pinballu. I to jest taka siekiera w środku, wszyscy tam jarają, siedzą godzinami obok siebie. No i to będzie wylęgarnia wirusa. Znaczy, to jest wylęgarnia No. wirusa. Na początku mówiono, że winą za to wszystko, za tym wirusem, za tą plagą wirusa w Tokio, tutaj burmistrz czy gubernator pani Koike obwiniała wszystkie nocne kluby, które także działały. Gdy kluby zamknięto, ciągle rośnie ta ilość tych zachorowań. No i zaczęto szukać, w czym jest problem. No i się okazało właśnie, tak jak mówisz, że pacinko ma się bardzo dobrze, więc osoby, które nie mają teraz pracy, a coś chcą tam sobie porobić, a są uzależnione, no to jadą do tego pacinko. Słuchaj, ja widziałem takie kolejki rano pod pachinko, no dosłownie na kilkaset metrów. Naprawdę ludzie stoją w kolejkach rano, żeby wejść do pachinko grać. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Myślałem, że to jest jakiś. No, nie mogłem w to uwierzyć. Dzisiaj przed chwilą czytałem, że w Osace, władze Osaki, publicznie podały nazwy tych pachinko, salonów pachinko, które się nie zamknęły pomimo próśb. Więc to już jest taka forma nacisku społecznego, że będą w telewizji pokazywać i z nazwy będą podawać, który pachinko jest nieotwarty, żeby na nich wymusić, żeby się zamknęli. A w Tokio mają dzwonią po tych pachinko i tam chyba nawet burmistrz Koike, pani Koike chyba dzwoni po nich i mówi, że mają się zamknąć, bo inaczej będą podawać te ich nazwy publicznie. Tak, żeby ich troszkę no tutaj przycisnąć. Jak myślisz, czy to się uda? No, ja tak żartowałem, że to jest taki stan wyjątkowy bez stanu Tak. wyjątkowego. Bo to jest takie, ja cię proszę, a ty zrób tak, jak myślisz. No i oczywiście biznes jest biznesem. Jeżeli takiego na przykład pacinkowca, szefa pacinkowca, który jest na przykład, nie wiem, nie Japończykiem, no to co gdzie tam? On tego nie zamknie. On to będzie ciągnął do prostu ile to się da, dopóki mu nie zakażą. No Przecież pewnie. taki sam był numer z niektórymi restauracjami w centrum Tokio. Jak ja byłem teraz w Tokio, byłem 2 tygodnie temu, no to Chińczyk, Hindus, jakieś kebaby, no to wszystko było otwarte. Tutaj normalnie goście po prostu działają. No tam obok restauracje są zamknięte. No ale ich jakby no, nie dotyczy, no bo to jest tylko prośba, a nie nakaz. No Tak. i to jest właśnie ten cały problem.
To jest takie, no dziwny jest ten stan wyjątkowy, bardzo surrealistyczny. Ja mieszkam nad morzem przy Enosimie, mam kilometr do plaży i w weekend to był taki tłok po prostu na plaży. Tam surfer na surferze dosłownie. Samochody z tablicami rejestracyjnymi z Tokio, z Yokohamy, z Saitamy, co nie? I podobno od jutra mają zamykać te plaże na Golden Week. Chcą je właśnie pozamykać, ale to też nie jest zamknięte, że jest zakaz wejścia, tylko jest karteczka, że proszę nie wchodzić. Nie, bo jest po prostu sznureczek pociągnięty, żeby nie wjechać na parking. Więc wszyscy parkują na ulicy obok. Powinni mandaty im dawać po prostu. Powinna przyjechać policja, dać im mandaty od razu po kilkadziesiąt tysięcy jenów za parkowanie na ulicy i stwarzanie zagrożenia. No ale widzisz, też była taka akcja przecież z tymi policjantami, co miesiąc temu, słyszałeś o tym? Nie. Zrobili imprezę powitalną młodych A, rekrutów. było tak. I tam z 300 chyba osób, chyba połowa w ogóle Wszyscy była chorzy, chorych. no. No Więc Jezu. no, tak samo premier Abe też mówi, żeby wszyscy zostali w domu, że jaki to jest wyjątkowy stan. A jego żona leci sobie samolotem na wycieczkę ze znajomymi do świątyni. No bo przecież teraz jest dobra okazja, bo nie jest tak tłoczno. No ręce opadają. No, to jest taki stan wyjątkowy bez wyjątkowego Tak. stanu. A Dziś nawet w wiadomościach widziałem, jak przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, pokazywali jeden park, tam chyba to był Shinjuku Koen, gdzie nie było miejsc na parkingu, a tam jest parking na 500 samochodów. No, o co tutaj chodzi? Czy dostałeś już swoje maseczki od premiera AB? Dwie na rodzinę? Jeszcze nie, idą chyba pocztą, jeszcze nie dostałem. No, ja też nie mogę się już doczekać. Na pewno to pokażemy na vlogu, bo to będzie komedia z tymi maseczkami. AB no masku. A widziałeś te memy, które się pojawiły? Bo w Japonii generalnie nie ma memów, ale Tak, teraz pierwszy raz się widziałem. pojawiły. Nagraliśmy odcinek o memach tak, z maskami i tak. Tak. No, są przeróbki nawet tego tekstu Mitsudes, jak Koike odrzuca tych dziennikarzy i mówi, że są za blisko. I już techniawa powstała z tego, wiesz. Wszystko, gry są z nią, jak rozgania ludzi. Niezłe jaja są naprawdę. I mam wrażenie, że to taki. Jedni się z tego śmieją, jedni bardzo poważnie podchodzą, ale wrażenie mam, że większość Japończyków trochę jednak chyba ignoruje, nie? Zagrożenie. Ja myślałem, że jak na przykład, no niestety, umrze ktoś znany, no to jednak ta opinia publiczna troszeczkę obudzi się, że jednak to nie są takie jakieś żarty. Teraz także zmarła jeszcze jedna aktorka, też taka Tak. bardzo znana. Więc jakby te starsze pokolenie zaczyna się budzić, moim zdaniem. Ale to młode pokolenie, jak kiedyś pokazywali, że teraz. No, ponieważ jestem trochę w branży także spożywczej, ze względu na to, co moja firma robi, to teraz na przykład sklepy spożywcze, wzrosła sprzedaż, no to jest normalka. Ale wzrosła sprzedaż także na przykład w różnych tam, jak to się nazywa? Kurczę, brakuje mi czasami polskich słów. W cukierniach, w różnych takich małych kawiarniach, w tych cake shop, to też są chyba cukiernie, tam też, gdzie lody robią, i tam 90% klientów to jest młodzież. Były także sceny przecież z kręgielniami, z karaoke, no to teraz także rząd już zabronił tego, że już nie mogą tam, młodzież już nie może iść w grupach do karaoke. No bo to znów było bez sensu, jak na przykład 15 osób siedzi w małym pokoju, który jest Tak. słabo No, wentylowany. karaoke jest też bardzo właśnie ryzykownym miejscem. Więc no, takich absurdów było bardzo dużo i teraz no, była ta słynna walka w Saitama Arena. Słyszałeś o tym? No było coś takiego, że zorganizowali imprezę masową, mimo że większość była odwoływana dookoła. Miało być 15 tysięcy osób, ograniczyli do 5 tysięcy i w wielkiej arenie odbyła się walka. No i teraz potem pokazywali, jak wzrosła statystyka chorych w Tokio. No to ciekawe akurat, że 2 tygodnie po tej walce zaczęły rosnąć statystyki w Tokio. No przecież nie wszyscy są z Saitamy, prawda? Wiele osób przyjechało skądś. Tak, to Nie prawda. wiem, no słabo to widzę, no ale Ja. jedyne, co trzeba przyznać, to to, że Japończycy rzeczywiście, jak na przykład są tam różne jakieś tam akcje dezynfekowania czy czyszczenia, to oni rzeczywiście to robią.
i na to nie oszczędzają. Tutaj nie ma lipy. Tak jak w sklepach na przykład widziałem, że koszyki czyszczą alkoholem, zmywają podłogę, zwiększyli także przepływ. Na przykład w pociągach także są otwarte okna, żeby przepływ powietrza zwiększyć. Więc niektóre sprawy są jakby takie, te najpotrzebniejsze, są w jakiś sposób rozwiązane. No ale no niestety zdrowy rozsądek, no to jest druga rzecz. No, tutaj się nie da nic robić. No ja mam wrażenie, że przespali to, nie? Przecież w Japonii o tym się już mówi od stycznia. W lutym był ten cały Diamond Princess i wtedy było no, mało tych zakażeń. Nie było jeszcze takiego zagrożenia w lutym. Normalnie można było funkcjonować, prawda? Nawet jeszcze w marcu na początku było w sumie jeszcze lajtowo. I można było się przygotować. Można było przygotować te szpitale. No, w jakiś sposób można było przygotować kraj, no bo wiadomo było, że to w końcu tutaj dojdzie. A mam wrażenie, że jakoś ta Japonia się nie przygotowała. Mimo, że mieli o wiele wcześniejszy start niż reszta świata, nie przygotowali się. Ale to wiesz, z czego to wynika, no Z bo olimpiady. nie było manuala, nie było podręcznika A, na to. to też, to też. No i No i Igrzyska Olimpijskie miały być. Więc nie mogło być za dużo zachorowań, no bo wtedy wiadomo, byłby problem. Magicznie, jak tylko igrzyska zostały odwołane w tym roku, to nagle zaczęły zachorowania podskakiwać. Przypadek? No nie sądzę, no ale rośnie także ilość teraz testów. Przecież na początku robili testów 30 dziennie. No to no chwileczkę, no robiąc 30 dziennie testów, no to tutaj za dużo chorych nie wyłapiemy, prawda? Było tych kilka tych wylęgarni, to były te koncerty na żywo, to były dwa takie kluby, te live kluby. Tam się wszystko to tak naprawdę zaczęło. Zaczęli badać te osoby, potem zaczęli badać rodziny. Później zmieniali różne przepisy na ten temat. Premier Abe tam w swoim exposé opowiadał, że przecież tak, będziemy testować, możemy 12 tysięcy dziennie testować, że nie tylko teraz państwowe, ale i prywatne firmy mogą testować. W ogóle będziemy sprzedawać te testy w aptekach, każdy będzie mógł sobie kupić ten test. Każdy, kto źle się poczuje, może zrobić sobie te Właśnie, to miało badania. być dawno temu i nigdy tego chyba nie było w aptekach. No co ty, no wszystko to, co on powiedział, no to była taka, wiesz, zagrywka pod publikę, tą bardziej międzynarodową publikę. Tak. Dopiero teraz będą jakieś mobilne testy, czy te drive-thru, że będzie można z samochodu zrobić sobie test. Chyba dopiero teraz to wprowadzają. Tak, widziałem, że już zaczęli nawet testować. Tak. Ale no to nie jest na taką skalę jak w Korei. No, Japonia to przespała parę rzeczy. Czytałem także różne tam opinie, dlaczego przed Korea tak dobrze sobie z tym wszystkim poradziła. No bo w Korei, po pierwsze, oni jak była tam wielka grypa ptasia, była taka pandemia, oni wtedy wybudowali dodatkowe laboratoria i szpitale, nauczyli się czegoś na tym. Poza tym w grudniu mieli akurat przypadkowo mieli szkolenia ogólnokrajowe właśnie z takiego zachowania w czasie jakiejś pandemii. Potem jak porównywano to do Japonii, no to się okazało, że tutaj nigdy nie było takich szkoleń, nawet nie było takich podręczników, nie było takich manuali. Jest przepisane prawo w konstytucji, jest oddzielny budżet na to, znaczy na klęski żywiołowe, no bo wiadomo, w Japonii no to nie tylko pandemia, to mamy trzęsienia ziemi codziennie, mamy tajfuny, mamy tsunami, Osuwiska ziemi też. mamy właśnie różne problemy, no takie natury, niż takiej bardziej ludzkiej. I tutaj jest ten problem. No niby budżet jest, no ale no, mając nawet pieniądze, no co tu zrobisz, jak nie ma łóżek w szpitalach. No. Też teraz właśnie widziałem newsa, że zaczyna brakować łóżek w szpitalach, ale właśnie w tych szpitalach specjalistycznych, nie takich, że szpitalach ogólnych. W takich szpitalach, które mają specjalne pomieszczenia, które mają filtry powietrza, są odpowiednio zabezpieczone, wszystkie zakaźne szpitale. No i był przykład tego szpitala w Sagamihara. Nie widziałeś te newsy. Szpital specjalistyczny, zakaźny. Jakimś cudem połowa załogi się zaraziła. Musieli zamknąć szpital. I cały szpital wyeliminowany w ogóle, nie? Potem była w Osace, była taka sama historia. Jedna pielęgniarka zarażona, lekarz, poszło dalej. Musieli przewieźć pacjentów. No jeden pacjent zmarł w karetce. Bo tak długo czekali, gdzie go mają zakwaterować, jakby dać mu łóżko.
Więc tych absurdów jest naprawdę cała masa. No, dzisiaj Teraz na Marsy BBC też. pokazywali szpitale pod Tokio, że też jest problem, bo w wielu właśnie szpitalach, no, normalnie w japońskich szpitalach nie ma takiej izby właśnie zakaźnej i musieli budować. Budowali w zwykłych szpitalach takie specjalne izolatki, te sale, gdzie mogą tych pacjentów na koronawirusa leczyć. Więc no teraz dopiero to musieli wszystko postawić. No ale to też ograniczona ilość łóżek, nie? W tym szpitalu, który pokazywali na BBC dzisiaj, to 15 łóżek mają i 11 jest zajętych. No tak, no w całym kraju chyba oszacowano, że z tego co dobrze pamiętam było chyba 15 tysięcy, a z tego co mówił minister zdrowia, że będą potrzebować ponad 200 tysięcy. Więc nie ma takiej możliwości, żeby tak to wszystko rozwinąć. W Tokio to już jest limit osiągnięty. W tych pobocznych prefekturach ciągle jeszcze są miejsca. Więc no lepiej nie być chorym. No teraz była akcja taka, że przedwczoraj zmarł. Nie wiem, on 60-latek chyba, który źle się czuł, zadzwonił na tą linię, powiedział, że się czuje, poszedł do lekarza, kazali mu zostać w domu, no bo nie było miejsc, no i zmarł w domu. I dopiero jego ojciec go znalazł, przez to, że po prostu nie miał z nim kontaktu od 2 dni. No i przykra sprawa, no ale widzisz, nie było miejsc. Testów mu też nie wykonali, co jest ciekawe. Koniec, no i co masz zrobić? No, lecz się sam, no ale jak tu się leczyć, jak masz jakieś problemy jeszcze dodatkowe, no to niestety tak łatwo nie jest. No, więc no troszkę kiepsko to wygląda, powiem wam. Więc to tak na koniec troszeczkę, no niestety niezbyt optymistycznie, ale mam wrażenie, że do Japonii to dopiero teraz przychodzi i tak jak do tej pory my się tu czuliśmy naprawdę w sumie bezpiecznie i nie było żadnego problemu specjalnie, życie się toczyło normalnie. Normalnie się życie toczyło praktycznie, prawda? To mam wrażenie, że najbliższe miesiące, nawet tygodnie, to może być właśnie już początek takiej masowej epidemii tutaj w Japonii i dużych problemów. No już wiele przecież firm jest zamykanych, no biznesy podupadają, no hotele bez klientów, turystyka leży, więc dużo będzie bezrobotnych. Też rząd tam da nam po 100 tysięcy jenów na głowę. No fajnie, no zapłacę rachunki za czynsz na miesiąc, tak? No ale co dalej, nie? Więc tak to nie wygląda to najlepiej. Prawdopodobnie też przez wiele miesięcy nikt nie przyjedzie do Japonii. Jak myślisz, jak długo Japonia będzie zamknięta? Twoje osobiste zdanie? Ja myślę, że to na pewno gdzieś do jakiegoś sierpnia, września na 100%. No. Nie ma szans, żeby na wakacje tu przyjechać, moim zdaniem, bo to się dopiero tutaj rozkręca. Tak, no też mi się wydaje, że dopiero teraz, jak zaczęli robić te parę tysięcy testów dziennie, no to ten pik dopiero osiągniemy. Także mam taką wrażenie, że wiele osób już było chorych już dawno temu, już nawet wyzdrowiało, nawet nie wiedząc o tym, że Tak, mają no koronawirusa. to we wszystkich krajach tak się właśnie teraz okazuje, że wiele osób było chorych, ale nawet nie wiem, no bo niektórzy mają bardzo łagodne objawy, albo w ogóle nie mają objawów, nie? Byli chorzy, ale nie wiedzieli o tym, nie było nic. Na No. początku także mówiono, że dzieci nie chorują, co się okazało zupełną nieprawdą. Dzieci chorują, ale tak szybko się ich organizm regeneruje, że nie ma żadnych objawów, a zarażają dalej. A teraz jest 6 tych dzieci poniżej 6 roku życia teraz w Japonii, które są w stanie krytycznym. Wszystko właśnie przez koronawirusa, więc no coś się dzieje, prawda? No na pewno na wakacje tutaj lepiej nie przyjeżdżać. No i pewnie Japonia też nie otworzy granic, bo w Europie cały czas jest epidemia, więc Japończycy też nie otworzą granic jeszcze przez wiele miesięcy. Niektórzy w ogóle już myślą, że przewidują, że igrzysk nie będzie i za rok nawet. Kiedy je zrobią w końcu? W 2024 je zrobią? No. Myślę, że będą, że za rok myślę, że to się już Myślisz, że uda. za rok się uda? No oby się udało. No bo ja też czekam na klientów, jestem bezrobotnym przewodnikiem YouTuberem teraz. No jestem tak, no, w tym cała turystyka, nie? We wszystkich krajach leży, więc Ale to tak to nawet teraz nie wygląda. turystyka, wiesz, to naprawdę jest wiele biznesów powiązanych. No ja tu Teraz restauracje też, prawda? tak, oglądałem taki właśnie ciekawy program. Wieczorem jest taki jeden program, gdzie troszeczkę prawdy mówią.
na TBS-ie. Tam była bardzo taka fajna historia, bo zaczęli od tego, że pani Kojkę zamknęła te nocne kluby. Więc poszli ścieżką za tym nocnym klubem, co się stanie dalej. Więc nocny klub jest zamknięty, poszli dalej, no ale tam pracują te hostesy. No i co te hostesy robią codziennie? No idą do fryzjera, więc poszli do fryzjera tam obok. To wszystko w Ginzie było, czyli w takim najbardziej takiej prestiżowej, drogiej części Tokio. Więc w Ginzie fryzjer mówi, że on miał codziennie 40 hostes, które dzień w dzień przychodziły, robiły tam sobie włoski, pazurki, malowały się i tak dalej. Teraz ma zero. Więc on zupełnie musi zamknąć biznes, nie wie, co ma zrobić, bo miał tam swoich pracowników, musi ich utrzymać. No tam dostaje od rządu, dostaje na chyba 1,5 miliona jenów. No to mówi, że za 1,5 miliona jenów to nawet on nie pokryje kosztów wynajmu tego lokum. No Nie tak, bo mówiąc już Ginza o to cholernie drogo jest pewnie. pensjach. Poszli dalej tym szlaczkiem. Dalej się okazało, że obok jest kwiaciarnia. No i on mówi, że codziennie te kluby kupowały kwiaty do siebie. No i ten gościu też mówi, że musi zamknąć tą swoją kwiaciarnię, no bo po prostu nie ma już opcji. Nie ma kto kupować tego, a kwiaty ma, no i musi coś z tym zrobić. Kolejnym w tym sznureczku były pobliskie hotele, tak zwane te love hotels, czy hotele miłości, tak ładnie przetłumaczone. Tam jest bardzo ciekawe, bo oni tam jeszcze jakoś dają radę. W sensie tam jeszcze część osób się niektórzy się zatrzymują. To głównie biznesmeni, żeby się po prostu odizolować. Bo tak jak kiedyś nagrałeś nawet taki jeden odcinek, że czasami love hotel jest bardzo dobrym miejscem, żeby się zatrzymać, jak nie ma Można normalnego nocować, a hotelu. niektóre w ogóle są otwarte jako tak normalne, jak hotel funkcjonują, także nie tylko dla par, tylko każdy może jako turysta nawet przenocować. Nie? Oczywiście. Oni z kolei mają problem, ponieważ mają mniej klientów. No to firma, która na przykład pierze pościel, czyli No pralnię, tak. straciły już biznes. Potem straciło biznes firma, która robi te jednorazowe mydełka, różne tam te płyny, czy tam grzebienie. Potem dalej idą producenci tego. Nagle się okazuje, że zamykając jeden klub, tak naprawdę zamyka się 5, 6, 7 różnych biznesów, które teoretycznie są ze sobą niepowiązane, bo są inne branże, a tak naprawdę są ze sobą powiązane. Dopiero to pokazuje, jaki to ma niewielki wpływ na całą gospodarkę. Tak. No, mi dzisiaj Ajko mówiła, że rolnicy mają problem, bo oni sprzedawali swoje plony bezpośrednio do restauracji, a restauracje są teraz pozamykane albo nie potrzebują aż takiej ilości warzyw, więc oni nie mają co zrobić z tymi warzywami i sprzedają je online, że powstają jakieś platformy online do sprzedaży właśnie tak, plonów od rolników bezpośrednio, bo oni nie mają co z tym zrobić. Nie mają komu tego sprzedać. To była też taki był gościu, który ma tam w Tsukiji takie najbardziej znane te małże. I on mówi, że co on ma zrobić? Ma ich tam, mówi, chyba 600 kilo. To ile? Mniej więcej to jest dla niego taki tygodniowa sprzedaż. No i jak restauracje są zamknięte, no to wszystko mu umrze. No nie ma co z tym zrobić. No i puścił wiadomość na Facebooku. Część osób tam, które go obserwowało, puściło to dalej. I się skończyło tak, że normalnie sprzedawał siatkę tych małż tak ze sklepu. Ludzie zamawiali przez Line, wysyłali mu wiadomość, on przygotowywał, ci przychodzili, płacili mu albo Line'em, albo gotówką, przychodzili do sklepu, no i w ciągu tygodnia sprzedał wszystko, cały swój zapas. I mówi, jakoś tak dzięki temu bardzo dziękował tym swoim właśnie fanom i kupującym, że dzięki temu może jakoś przetrwać, bo inaczej to byłby zupełnie po prostu do tyłu stratny. No więc no nie wygląda to dobrze. Zobaczymy, co dalej. Już nie będę cię trzymał, bo jest późno. Ty też po pracy już jesteś. Na szczęście z domu. Więc no, już będziemy powolutku kończyć. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy na YouTubie. Ten odcinek jest na YouTubie oraz także będzie dostępny na platformach podcastowych. Więc zapraszam do subskrypcji także podcastu po Japonii na iTunes, Spotify i innych platformach. Wbijajcie też na podcast Jako Tako o Japonii, nie tylko, żeby posłuchać różnych opowieści Marka i jego kolegów na temat życia w Japonii, biznesu, no i tego, co się dzieje, tak, tutaj w Japonii. Te rozmowy przy Bento, tak? Kiedy kolejny odcinek?
No teraz widzisz, benta Nie nie ma ma. bento, no będzie wirtualne bento. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, jak my zorganizowaliśmy sobie dzisiejszą rozmowę. Najpierw mieliśmy na, jak to się, Webex tak nazywa? Co to jest? Cisco, tak? No to zainstalowałem, założyłem pokój i Marek się nie mógł połączyć, nie wiadomo dlaczego. Zooma w końcu nie zainstalowaliśmy, bo to trzeba było za kolejne konta zakładać czy coś. No i zaproponowałem, słuchaj, to użyjmy takiej aplikacji, którą mi kolega polecił, OnNomi, co oznacza online, no, to jest skrót od online nomikaj, czyli online drinking, czyli picie online w internecie, nie? I to jest popularna teraz forma właśnie picia ze znajomymi w Japonii. Używanie takich aplikacji typu właśnie OnNomi JP, gdzie można się napić z kolegami na żywo. I to w ogóle z przeglądarki działa, bez niczego. Od razu się odpaliło praktycznie. Ja to nagrywam na OBS-a, zobaczymy jak jest z jakością, mam nadzieję, że w porządku, ale jakoś udało się szybko to poustawiać i jest całkiem zacnym, nawet powiedział. Zadziwiająco dobrze to wygląda. Więc no, trzeba sobie jakoś radzić. Tak jest. I tak, no mam nadzieję, że wszystko idzie u ciebie dobrze, że twoja firma się nie zamknie z powodu zamknięcia tych też barów z hostessami, bo to nie wiem, może tam jakieś sieci też nie będą już potrzebne teraz. Nie, Co to to myślę, że będzie? to, ten biznes to się nigdy nie zamknie. Tak? No to przynajmniej tyle. Dobrze, że chociaż u ciebie wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o pracę. No, dziękuję za rozmowę. Fajnie, że się udało w końcu nagrać coś wspólnie. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce także na żywo, jak już to się wszystko skończy. Życzę ci dobrej nocy. Uważaj na siebie. Masz jeszcze coś do powiedzenia na koniec? Pozdrowić chcesz kogoś? Nie no, także ci podziękuję, no bo tak naprawdę umawialiśmy się już dosyć dawno na te nasze nagranie. Przez różne względy różnie to wychodziło. Też nie ukrywam, że też znamy się od dłuższego czasu. Nie dać, że jesteśmy Z jakimiś pierwszego przypadkowymi wykop fanami. party. Kiedy to było? Pierwszy wykop party w Japonii. Kurczę, dawno temu. Myślę, że 2015 albo 16 wykop party. I tam ze 20 osób było, jak dobrze pamiętam. No było sporo, tak. I ci, którzy mieszkają, i ci, którzy przyjechali na chwilę. Mireczki, tak, wykopki były. No. No, działo się, działo. Nie no, także myślę, że wiesz, że to jest wszystko chwilowe, że to się jakoś tam, mam nadzieję, ureguluje. No niestety, turystyka i ten biznes, no to tutaj musisz jakoś dać sobie radę, zakasać tutaj nie tyle rękawy, ale zapiąć także pasa i jakoś to przeżyć, no bo, no cóż, no takie jest życie, nic tutaj więcej nie wymyślimy, nie? No ale Prawda. ten, super, super, naprawdę cieszę się bardzo. Myślę, że może jeszcze się spotkamy na pewno. Czy online, czy w Tak, może rzeczywistości. na OnNomi. Ale będą no, nami. Niestety już zaniosłem moje bezalkoholowe piwo. Możemy zrobić od niej wirtualne kampanie. Tak, następnym razem. Dobra, to jeszcze raz ci dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia i Dzięki. dobranoc. Trzymaj się. Cześć. Pa, pa.